Zderzenie ze ścianą. To właśnie Was czeka, jeżeli w porę nie zajmiecie się przygotowaniami do ślubu. Czas na sprawy, o których musicie pamiętać 3 do 6 miesięcy wcześniej. Rozpoczynamy od tych rzeczy, bez których Wasz ślub się nie odbędzie. To dobry moment, żeby skoncentrować się na Panu Młodym i jego stylizacji. Mniej więcej 3 miesiące przed ślubem warto pomyśleć o garniturze. Wybrać i albo go zakupić, albo na przykład uszyć na miarę. To jest też moment, w którym panowie powinni przestać się oszukiwać, że schudną bądź nabiorą masy, zwłaszcza jeżeli jeszcze nic w tym kierunku nie zrobili. Pół roku do ślubu to dobry moment, żeby zająć się również panną młodą i dwiema bardzo ważnymi kwestiami. Makijażem oraz fryzurą. Niektóre topowe makijażystki i znani fryzjerzy mają zarezerwowane terminy już rok, a czasami nawet 2 lata wcześniej. Ale jestem przekonana, że pół roku przed ślubem to dobry moment, żebyście znalazły swojego idealnego fryzjera i makijażystkę. Czasami zdarza się tak, że jedna osoba i maluje, i czesze pannę młodą. Jest to bardzo ekonomiczna opcja, natomiast pamiętajcie, że rzadko kiedy jedna osoba potrafi dobrze robić obie te czynności. Sprawdźcie ją. Jeszcze jedna wskazówka. Sprawdźcie, ile kosztuje pojedynczy makijaż u Waszego make-upisty, a ile kosztuje cały dzień jego pracy. Może okazać się, że warto wynająć go na cały dzień, bo w tym czasie pomaluje babcie, ciocie, świadkowe, druhny i pojedynczy makijaż wyjdzie Wam znacznie taniej. To samo dotyczy fryzjera. Kolejne dwie ważne kwestie to wyposażenie i dekoracje. Co mam na myśli? Wyposażenie, to znaczy musimy sprawdzić, co oferuje sala, a czego będziemy potrzebować ewentualnie dodatkowo. To jest dobry moment, żeby rzeczy, które potrzebujemy, zamówić. Myślę tutaj o stołach, krzesłach, obrusach i coverach. To samo tyczy się dekoracji. Przemyślcie, co musicie wypożyczyć, co musicie kupić, co wykonacie samodzielnie. Oczywiście na tym muszą skoncentrować się osoby, które nie mają dekoratora. Kolejne dwie kwestie to zaproszenia i podróż poślubna. Zaproszenia. Pół roku przed ślubem powinniśmy je zaprojektować. Musimy mieć pewność, jak powinny wyglądać, żeby pasowały do całości uroczystości. 3 miesiące przed ślubem to jest moment, w którym te zaproszenia powinny być już gotowe i powinniście rozdawać je Waszym gościom. Co ma wspólnego podróż poślubna z zaproszeniem? Jeżeli podróż poślubna jest Waszym wymarzonym prezentem, warto wspomnieć o tym już w zaproszeniu, a goście będą wiedzieli, na co zbieracie pieniądze. Jeżeli jednak podróż poślubną organizujecie we własnym zakresie, warto już teraz zadbać o wybór miejsca i ewentualne rezerwacje. W przypadku podróży poślubnej nie polecałabym last minute. Do Waszego ślubu pozostało już naprawdę niewiele czasu. Ekscytujecie się? Bo ja bardzo. Pamiętajcie, żeby nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę, bo niepotrzebnie wprowadzicie nerwową atmosferę. Jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i dołączcie do klubu dzwoneczka.